nie? I Kastel nie może... Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. Minęła, znaczy chciałbym powiedzieć, że minęła w czwartek 19, bo wtedy będzie premiera tego odcinka, ale tak naprawdę jest środa i minęła 20. Ale jesteśmy, słuchajcie, na szontach z JP Live, bo mamy publiczność na żywo, także strasznie się cieszę. Tak, właśnie, trochę ciszej, proszę tam, proszę uspokoić publiczność, bo wezwę ochronę. To nie jest parada równości, że można drzeć pizdę do woli. Słuchajcie, jesteśmy znowu, cieszę się, że nam się udało i że możemy znowu się spotkać w jakimś takim fajnym gronie. Też sporo was jest, pozdrawiam was wszystkich. Możecie bić sobie brawo teraz, bo to dla was jest. Dobra, plus. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to jest być gwiazdą gejowskiego porno, czy aktorem gejowskiego porno. Ja o tym wiem mało, z własnego doświadczenia przynajmniej, natomiast wie o tym więcej Dawid Swanson, który dzisiaj jest z nami. David czy Dawid? David. David, I'm sorry. David Swanson, który dzisiaj jest z nami. Cześć, David. Hi. Aha, o. We're going English. So, nie, żartuję. So, na początek to się tak nie wiem, może, co? No, dobry pomysł. Bo ty zmęczony chyba podróży. No, aż z Krakowa przyjechałem. Podejdę się, trzymałem, że zmęczony. Ale mówił, że Pendolino jechał i mówię, no to chyba w porządku. No i mówi, no jeździłem lepszymi pociągami. Ja też, ale się nie chwalę. Słuchajcie, dzisiaj mam troszeczkę inną. O już, zobaczcie. Mamy dzisiaj trochę inną niż ostatnio. Od ostatniego odcinka też wynegocjowałam większe kieliszki. Tak więc. Dobra, nasza. Szoty z JP, słuchajcie, zaczynamy od szocika pyszeń z czystej wódeczki. Twoje zdrowie. Zdrowie. Ty pijesz całe, tak wyszedłem? Tak się kurwa zaczyna. A później się kończy tak, że ja leżę w domu, napierdolona na podłodze. Sama. No trudno. No dobra, pogadajmy od samego początku, bo wiesz, co mnie najbardziej zastanawia? Zgadnij, co mnie najbardziej zastanawia. Jak zostałem aktorem porno zapewne. Nie, dlaczego zostałeś aktorem porno? Dlaczego zdecydowałeś się na to? Chciałem być lepszy od innego aktora porno. O, którego? Jego ksywka to Lucas Forbes. Okej. Okay. Czy chciałeś być lepszy od niego, czemu akurat od niego? To jest też, to nie jest Polak. On jest Portugalczykiem. Tak się jakoś stało, że no, po prostu przeglądam sobie od czasu i jakoś tak mi się wyświetlił. I tak zobaczyłeś go, że chce być lepszy. No tak zobaczyłem, co on robi tak naprawdę. Co robił źle, co chciałeś robić lepiej? W jakich studiach nagrywa. Mhm. No po prostu chciałem nagrać więcej filmów. Mhm. On nagrał bodajże tylko 3. Ciebiak. No i on też jest eskortem. Okej. Okay. Ty chciałeś być lepszym eskortem. No jestem. Skromność to nie jest nasze drugie imię. No dobra, czyli mamy tego Phelpsa. Ja go nie znam w ogóle. On też taki twink, czy nie? No, też mniej więcej. Teraz musimy zrobić taką krótką przerwę w nagraniu, tak żeby każdy teraz, kto ogląda, mógł sobie przełączyć na drugą kartę i wyszukać nocny, kto to jest w Google. Ale nie będzie tego robić, możecie zawsze zatrzymać, kurwa, to jest YouTube. Bo powiem ci szczerze, ja też przeglądam, znaczy miałem Twittera, bo ich zablokowali w kwietniu, ale dopóki miałem Twittera, to też przeglądałem sobie, też obserwuję aktorów porno, ale jak oglądałem ich, to nie wpadło mi do głowy, żeby być lepszą od nich. W sensie wydaje mi się, że to nie jest taka standardowa reakcja na zdjęcia aktorów porno. Standardowa reakcja na zdjęcia aktorów porno na Twitterze to jest wieżaka. Taka, że szukasz filmów z ich udziałem, potem zdejmujesz slajdki i wiesz. Albo chociaż trochę rozpinasz. Myślę, że wtedy zaczynałem po prostu studia. I chciałem też przeżyć przygodę życia. Studia to dobry czas, żeby zacząć bycie gwiazdą porno. Moja mama ci tak właśnie mówiła. I tak ja oczywiście zwracam uwagę na przykład na wytwórnie, jakie nagrywają filmy, bo też wiem, czego się spodziewać, ale sądzisz, że to ma takie duże znaczenie dla widzów? No, myślę, że aż tak to nie. To dlaczego to dla ciebie ma znaczenie? Bo mówisz, że widziałeś, jaki hol gra i że tak chciałeś też takich albo innych. Bo to była jedna z większych wytwórni w Europie. Która? I tak myślałem. No dobra, ale tak naprawdę nie grasz w Polsce. Jeszcze nie. A w Polsce czy się robi gejowskie porno? Chyba nie. No właśnie, mi się wydaje, jak Sławek Starosta przestał robić, to chyba już nikt się tym nie zajmuje teraz. No zawsze ktoś może się zacząć zajmować. Szukali inwestora.
bo niektórzy aktorzy porno mają też tak, że w swoim kraju nie lubią grać w filmach, no bo jakby nie chcą być jak gdzieś tam, nie wiem, rozpoznani czy zauważeni. Tego się nie obawiasz? Nie. Twoja mama wie, czym się zajmujesz? Wiem. Jak zareagowała? No, na początku nie byli przychylni temu pomysłowi. Naprawdę? Ale później zobaczyli, ileś na tym zarabia. Może chciałaś powiedzieć, że zobaczyli jakiś film. To byłoby straszne. Widzieli jakiś film z tobą? Nie. Obserwują mnie na Twitterze. O nie, najgorzej. Ty tam stawiasz filmik jakiś, że tacy tą dupę. Twoja mama to widziała, jak się z tym czujesz? No jak się chce być sławny, no to się nie będę bał. Dziękuję. Pytam o mamę, ale też tata wie? Też. Podobna reakcja? No też podobna. Ale jak zobaczył przelew, to zadowolony. Tak? No tak. Czyli cała rodzina sprzedajna, dobrze. Lubię to. Mamo, widzisz mnie przykład. W ilu filmach zagrałeś? Przynajmniej w 15. Pełnometrażowych takich, czy to są jakieś takie krótkie formaty? No, takie około 20-30-minutowe. Czyli takie krótsze raczej. A w jakimś pełnometrażowym takim, wiesz, półtorej godziny, coś takiego, czy nie? A to planuję w tym roku jeszcze. Proszę, w sensie, że już masz zabukowany jesteś, czy że po prostu chciałbyś? No, chciałbym. Okay. No dobra, jak wygląda, bo dobra, chcesz zostać aktorem porno. Wyobraź sobie, że na przykład ja chciałbym zostać aktorką porno. Ja wiem. Proszę, tylko nie piszcie teraz, to jest żart, nie chcę zostać. Ja teraz wszyscy będą mnie pisać, nie chcę. Wszystkie te twórnie będą się bić o mnie. Ale co się robi w takiej sytuacji? Chcesz stać aktorem porno i co robisz wtedy? Na przykład wyobraź sobie, że ja siedzę przed komputerem, oglądam tego też Twittera, widzę ciebie, mówię, no nie, to trafię lepiej. I co wtedy muszę zrobić? No, w moim przypadku po prostu wszedłem na stronę jakiejś tam wytwórni. Znalazłem link, zostań modelem. Nie, formularz czy tam wysłałem maila z moimi zdjęciami. Dostałem odpowiedź. Ale powiedz mi, no dobra, przyjeżdżasz na ten pierwszy film, rozumiesz, że nagranie nie odbywało się w Polsce? W Czechach. Rozumiesz, że nie z tego się śmiejecie, że z Czech, z Czechów, czy nie? No dobrze, w Czechach i... teraz się szczerze, Czechy? No nie wiem. Czekaj, się wytkałem swój inside job. Proszę podzielić się z klasą. Właśnie, może wszyscy się wypowiedzą po poświęceniu. No dobra, Czechy, co już, jakby oni zapraszają cię, wysyłają ci bilet, czy jak to wygląda? W sensie, no, opowiedz mi o technikaliach, bo chcę wiedzieć, czy mi się opłaca. No to powiedziałem, że mam już tam tani lot za 50 zł do Pragi. Tanio. To był bodajże akurat filmik z fetyszem stóp. Film moim ulubionym. No także to był łatwy temat do nagrania. Ile trwało nagranie? Podejrzę, pół godziny. Co? No tak krótko. Naprawdę? To samo nagranie, no pomijając przywiązanie do krzesła. No rozumiem, jak przygotowania, to jest jasne. U nas też nagranie, wy tutaj widzicie, oglądacie 20 kilka minut, to wszystko trwa 7 godzin. Większość czeka przez 5 godzin tutaj. O suchym pysku. Ile zarobiłeś? Bodajże... Wtedy to było chyba 650 zł? W sumie za pół godziny roboty. To jest niezła stawka. Kto zarobił więcej, proszę się przyznać. I co, i jakby spodobało ci się to, czy nie wiem, a na przykład nie miałeś takich obaw, żeby się rozebrać przed ludźmi? Nie wiesz, że dużo bawić seks z obcym człowiekiem? No znaczy tam tylko byłem tak jakby torturowany przez kogoś. A, czy nie było jakby jakichś takich penetracyjnych tematów? Wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze nie. Bardzo jak on tak odkrywa powoli te karty, wiecie, także wtedy jeszcze nie. Więcej w następnym odcinku. No dobra, czyli 650 zł i nawet nie było stosunku. Nie było. A chociaż ci posiłek zapewnili? No, posiłki miałem na każdym kroku. No dobra, okej. Okay. A jak wyglądał twój pierwszy film, albo nie wiem, może nie pierwszy film jak wyglądał, bo nie chcę dać akcji, pomóły, nie zdradzaj. Bardziej mi chodzi o to, jak wyglądało nagranie twojego pierwszego filmu, takiego, w którym już doszło do penetracji. No to są takie pytania bardzo szczegółowe, nie? Jak kończyłam studia dziennikarskie, właśnie o tym marzyłam, żeby zadać takie pytania. O, to była bardzo fajna noc w Londynie wtedy. No opowiadaj. Z kim? Co się, z kim grałeś wtedy?
No, z takim pewnym wysokim, chudym, którym z Anglii. Okej. I? I drugim takim też, troszkę starszym. Chciałem powiedzieć, co robił, ale się okazuje się, że jest drugi, no. Jeszcze się miał innym. Który jakoś tak po roku wcześniej nagrywał porno w meczu w Londynie. A to jest naprawdę nagrywane w meczu w Londynie? Tak, serio. Ale właśnie ja zawsze zastanawiam się, jak oni to nagrywają. W sensie, że czekają, aż nikogo nie będzie nagrywają? To jest jakieś wynajęte to metro jest? To znaczy, to było na linii północnej. Tak. A linia północna tam od czwartku do niedzieli jedzie też w nocy, całą dobę. No, no. I po prostu czekają, aż będzie puste i nagrywają? No. No dobrze, ale będę dalej o to twoim nagraniu. Co się działo, jak to wyglądało? No dobrze, poznajecie się i co? Jakby, bo to rozumiem, że też jest taki film krótki raczej metraż, czyli tam nie ma takich tam wstępów pod tytułem, że idziecie na zakupy niby i tam nagle się okazuje, że ktoś upuścił coś, albo co, a on przyjeżdża facet z pizzą. To jest taki po prostu porno, w którym tylko i wyłącznie jest scena aktu seksualnego. No to wyglądało tak mniej więcej, że na początku filmu tam spotkał się dwóch tych aktorów, no i że mnie po prostu gdzieś tam znaleźli. A czyli jest jakiś taki zarys fabuły? No taki krótki na początku. Bardzo krótki, żeby też się zwrócić widza. Jeżeli chodzi o takie sceny penetracyjne, to rozumiem, że tu w grę wchodzą też kwestie związane z bezpieczeństwem i ze zdrowiem. Tak. Jak to wygląda w praktyce? To znaczy, czy nie wiem, musisz mieć jakieś wyniki badań? No tak, wyniki badań maksymalnie do jednego miesiąca. Obowiązkowo na HIV. Kiwę. Syfilis. Czyli Żyży. Mówimy tak o niepieszczotliwie Żyży. Od czasu, kiedy był moim połowem ze mną. A później sama scena była rozgrywana w zabezpieczeniu czy bez? Bez zabezpieczenia. Nie stresujecie to? No trochę. No dobrze, czyli mamy takie, czy to nagranie ile ci przyniosło fortunę? Może powiedzieć w funtach, co przeliczymy. 300 funtów plus transport. No transport to liczę. Okej. Pogadajmy chwilę też o tym, jakby często mówi się o tym, że w filmach porno aktorów zmusza się do robienia rzeczy, do których oni nie chcą robić. Czy tobie coś takiego się zdarzyło, albo byłeś świadkiem czegoś takiego? Nie, no wcale się nie zmusza. Te zdjęcie powiedziałeś, to ironicznie czy naprawdę? Może się sugeruje, żeby zrobić coś tam za dodatkowo ileś tam więcej. Mhm. Na przykład co? Na przykład pissing za 50 euro więcej. Euro czy funtów? Euro. Właśnie, zanim przejdziemy do naszych pytań, bo ja chcę, żebyś się otworzył trochę bardziej na i opowiedział to wszystko, a mam takie wrażenie, że trochę teraz się stresujesz. No, może delikatnie. Ja muszę zmienić ten fotel, słuchajcie, bo ja po prostu teraz nalewam wódki, muszę pokazać jakiś taki niezręczny gest, w którym czujesz, że po prostu widać, jaka jestem gruba dodatkowo, bo się wypinam tak do przodu. Jest to bardzo dla mnie stresujące. No, zaraz nie będzie. No, wiadomo. Wódziankę. Ja bym cię przynosić. Można mieć wódziałka, nie wódziankę. Taki pomunek i chłopiec przynoszący alkohol. Miałem kiedyś w moim programie imprezy do Szanglika, w jednym odcinku czy w dwóch, był taki wydziałek. Dobrze, wypijmy tym razem za gejowskie porno. Za to, żeby go było dużo jak najwięcej i żeby było za darmo. Oczywiście, bo nie będę tak, żeby nie stać. No, dziękuję. To wszyscy wspierają. Jak macie też inaczej cię znali. Ja właśnie wiem, czy ty dużo możesz wypić, czy nie? Proszę. Powiem, bo nie wiem, kiedy już będziesz zrelaksowany z powodu napitki. No dobra, to pogadajmy o tym, czyli dodatkowa opłata. No dobra, czy zdarza się na przykład, że zwłaszcza ty na przykład kiedyś w takiej pozycji, że jesteś przykładowo przywiązany, bo akurat masz taką scenę, to tak. Wtedy, czy może się zdarzyć na przykład, że dzieje się coś, na co się wcześniej nie zgodziłeś? No to znaczy, przed nagraniem podpisuje się tam jakiś tam papier, że już, jeśli coś by się stało, to że jakaś odpowiedzialność. Czyli jakby oni się zabezpieczają też na to. No tak. Ale czy zdarzyło się coś takiego, że wydarzyło się coś, czego ty się nie spodziewałeś, albo na coś nie mówiłeś? Nie. A widziałeś albo słyszałeś u innych aktorów o czymś takim? No też chyba nie. Bo ja, wiesz, często jak się czyta o pracownikach, pracowniczkach seksualnych, a bycie aktorem porno to jest bycie pracownikiem seksualnym, co mi mówić, to właśnie często zwraca się uwagę na ten aspekt, to znaczy na aspekt tego, że ludzie często są zmuszani do jakichś rzeczy, stąd moje te pytania wszystkie. No dobrze, czyli mówisz, że dodatkowa opłata za jakieś dodatkowe rzeczy, co poza pissingiem jest jeszcze dodatkową opłatą, że tak powiem?
pissing dla widzów, którzy nie są zorientowani, co to jest. Jest to taka zabawa seksualna, która polega na oddawaniu moczu przez jednego partnera na drugiego partnera. Fachowo, nie? Jeszcze socjologię kończyłam. A takie rzeczy uczą właśnie. Pozdrawiam z socjologii UW. Teraz będę sędzia na Majerę Słowską. Za coś dodatkowo płacą? Za oblewanie woski. Za fisting więcej nie płaci. Za fisting nie płacą więcej? Nie. No to w to nie wchodzę. Też dosłownie. Okej, okay. Jesteś na tym nagraniu, nagrywasz ten film, trwa to tam 2 godziny. Czy stosujecie Viagrę? No, ja to zawsze biorę przynajmniej pół tabletki. Właśnie czasami trzeba czegoś na drugiego aktora, żeby doszedł. Aż to produkcja zapewniła te tabletki, czy musicie sami sobie to zapewnić? Tak, wszyscy zapewniają. Okay. A co z narkotykami? Przepraszam, z substancjami psychoaktywnymi? W trakcie nagrań nie ma. Czy bardziej przed, czy po? Czasami po. No właśnie, jak to jest? Czy, bo jednak, czy wszyscy aktorzy, z którymi spałeś, to są tacy aktorzy, z którymi chciałbyś się przespać? Znaczy, czy nie było tak, że któryś z nich się, nie, no z nim to nie, wcale tak musisz popłacą? No, w sumie zdarzyło się tak raz. Ale co, sobie pomyślałeś, a chuj, za pieniądze to robię. Czy co? Czy jestem profesjonalistą, będę spać z kim i każą? No niestety, do pracy. Nagrałeś to, powiedz mi, spędzacie czas później po filmie razem z innymi aktorami? Albo nie wiem, też z całą ekipą jakby? Nie wiem, ja to tak jak zawsze robię, że spędzam czas z ekipą konkurencji. Co? Jak to? Dlaczego? Nagrywam w studiu A, spędzam czas z aktorami i z reżyserami ze studia B. A dlaczego tak? W sensie, co to znaczy? Jak to się dzieje? Tak specjalnie? No tak jakbyś wypada, no. Aha, czyli to nie jest takie celowe działanie, że pokażę im środkowy palec? No po prostu, jakby się to znamy, że przyjeżdżam wtedy i wtedy do Pragi. I po prostu chcę się ze mną spotkać. Czy spotkać się oznacza przespać się z tobą? Też. Powiedziałem. Ja znam ten kot akurat znam. Z branży porno. No dobrze, czyli to, a scena, którą chciałbyś zagrać? Coś takiego, czego jeszcze nie robiłeś? Albo robiłeś, ale chciałbyś zrobić znowu? Może, no nie wiem. Bukakę 70 facetów. Nie, 100? Bo tak patrzysz takim wzrokiem, myślałem, że za mało powiedziałem. Wbrew pozorom to nie jest łatwe. Ja się domyślam, że to nie jest łatwe. Nie, bo próbowałam. Nie, no ale poważnie, wymarzona scena. No to tak może trzech aktorów porno. Mhm. Ja. A czyli dwóch i ty? Tak. Okej. Okay. No i na początek spotykałem się powiedzmy na przykład na pizzę. Mhm. Czyli jeszcze żarcie przy okazji zmieniam to. Zaczynałem tam oglądanie jakiegoś tam filmu. Później też... Czyli Netflix, wspieram to. Później jakoś tam wskoczyła jakaś reklama porno. Czyli nie Netflix. Ale tam wspieram to. No i zaczynają mi się po prostu pytać, czy ktoś kiedyś robił to z chłopakiem? A czyli też grać z hetero facetami? No to jakby z przyzwyczajenia. Z przyzwyczajenia. Ty mam tak samo. No śmiało wszyscy czekają na jakiś... Teraz będzie jakieś, wiesz, i srają na mnie, ale jest jakieś takie hardkorowe sceny, jakieś takie będziesz tam coś powiedzieć. Nie wiem. Nagle wpada moja mama. I mówi, what the fuck? Bo to wielkie pytanie nagrywamy. Albo nie, albo w Hiszpanii to hola, serio raz. No ale co, czy bez jakichś takich, że nie masz jakichś takich rzeczy, że chciałbyś nagrać, na przykład jakieś takie właśnie fetyszowe rzeczy, których nie robiłeś, albo jakieś takie właśnie, nie wiem, no, no nie wiem, no, znaczy fantazja jest nieograniczona tutaj, prawda? W tle za nami biegają konie. No nie wiem, jak no. W mojej fantazji są konie i gołębie, więc jakby, no tak pytam, prawda? Na koniec 100 gołotem bif zlatuje w momencie, kiedy wszyscy razem ejakulujemy. Dziękuję. I błogosławi na pisku. Co? To nie błogosławi. Znaczy tak, on jest jednym z nich, nie? Z tych, co ejakulowali. A to nie takie to, że wszyscy razem doszli. Ja wiem przecież, no. Próbowałam, naprawdę. Ja raz na planie filmowym zasnąłem. Co? Jak co to znaczy? Serio, zasnąłem.
Że było tak nudno? No. Ale brałeś udział w tej scenie podczas, jak zasypiałeś? No znaczy, leżałem, czekam, jak ktoś dojdzie na mnie. Mam nadzieję, że zapłaci za to ekstra. Powinni za sypianie na planie. A co teraz robisz na co dzień? No, programuję. Chcesz jeszcze informatyka? Tak. No shit, nie wiedziałem. Naprawdę? Serio. Normalnie zapytałbym, jak łączysz to z byciem aktorem porno, ale akurat dosyć łatwe. Informatycy pracują w domu głównie, więc... to ciekawe, ale w sensie masz taką stałą pracę, czy takie zleceniowe rzeczy? No, na razie zlecenia. Okay. Mam taki problem, potrzebuję taką aplikację stworzyć. Taką do quizów, ale to ci później powiem. Okej, okay, czyli nie masz tego problemu, że łączenie jakby pracy z... No właśnie, czy bycie aktorem porno to jest hobby? Jeszcze nie. A na razie co to jest? No na razie taka jakby praca, bo w przyszłym tygodniu lecę tam, za dwa tygodnie do Pragi. Co znaczy tam? Gdzie do Wielkiej Brytanii? Do Londynu. No jeszcze póki nas spuszczają kurwa przed 31. Później to wiadomo. Czyli nie traktujesz tego tak bardzo, czy jakby to jest taki twój pomysł na przyszłość, na karierę w przyszłości? A w przyszłości to nie wiem. Może otworzę własne studia? W Polsce. Rozumiem to za to, w Polsce. A nie rób tego. Ja widziałem kilka filmów porno-polskich, co prawda starszych takich, ale no to jest zawsze bardzo smutny widok. Dużo też polskich aktorów porno? No, znam kilku. Ilu to jest kilku? Dwóch, trzech, dziesięciu? Czterech. A grałeś z którymś? Nie grałem, ale spotykam się po nagraniach. A to ten z drugiego studia? Tak. Polak z Polakiem się wszędzie znajdą. Ale chciałbyś z którymś w ten polski aktor porno zagrać? Z którym? Właśnie widziałem, że nie zawiesz się, który, tylko jak się nazywa. To jest najgorsze, tak, aktor porno czasami jest wspomniany. No. Nazywa się Dimitru? To nie znam. A później to nie wiem. Okay. Nic mi nazwy. I to jest polski aktor, tak? No tak. Proszę, nie znam. Proszę wygooglać teraz, bo ja muszę zobaczyć. No dobra. Ale tak poważnie pytam się o tą przyszłość, bo w takiej sytuacji jakby no... Jak długo może być aktorem porno? W sensie to nie jest prawdopodobnie nie jest to zawód na całe życie, tak jak myślisz. A właśnie zanim to powiesz, to ja poleję, bo już mam wrażenie, że długo nie leję, nie? Ile już czasu minęło? 14 minut. 17 minut. 17 minut bez picia? Pijemy dwa szoty teraz. Tego jeszcze nie robiłem. Tak, dole. Ja przyznaję się, że trochę się boję napić dwa szoty, bo... Ja w ogóle tak musiałem się przyznać wszystkim, że ja nie lubię szotów. Ja wiem, wszyscy myślą, że lubię, bo taka jestem alkoholiczka, ale prawda jest taka, że jej nie lubię. No ale czegoś nie robi ta telewizja. Chciałbym, żeby ten program kiedyś przesłał w TVP Info. Tak jak balator lekkim zabawieniu erotycznym, kojarzycie taki coś? Musicie to poznać, jeżeli nie znacie. Za polski aktor porno. Pijemy naprawdę to, pijemy drugiego, więc ostrzegam cię. Zdrowie. Czasem gadam z moją mamą. Mówię, że idę nagrywać program, on mówi, jaki? Mówię, mamo, nie chcesz wiedzieć. I rzeczywiście ona nie chce wiedzieć. Ostatnio, jak byłam w Stanach Zjednoczonych, mówi do mnie, wyślij mi jakieś zdjęcia z tych Stanów, bo nie, mam tak mało zdjęcia ciebie z tych Stanów. No więc ja mówię, dobra, zaraz ci się robi, tylko takie, żebym się nie denerwowała. Czytaj, bez peruki. No więc została 10 zdjęć, no bo... To teraz za... Szoty z JP. Doczekałam czasu, kiedy ludzie biją brawo jak piłkę. Jestem z siebie dumna trochę. No właśnie, bo ty masz chłopaka. Tak. Co tam u niego? Jego nie znam, żeby nie było. Czy znam? Poznałem go? Nie. Pisałem do niego. Poznałeś go? Tak, pamiętam. Ja spróbuję na imprezie? Tak. To wiem, który. Ten taki z włosami? No miał włosy. No to dobrze, to wiem, który. Pozdrówka ode mnie. Mam nadzieję, że długo się z tobą spotkamy. A poważnie, co u niego? No, pisem do niego to chyba śpij, bo nie odpisuję. Albo? Może na film. Mówimy, żeby sobie kogoś znalazł na granitarze.
Bo tak właśnie dla osób heteroseksualnych. Grindr to aplikacja społecznościowa dla mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. Czy też zajmuje się graniem w filmach? Tak. A, strzelałam, nie wiedziałam tego. Graliście razem kiedykolwiek? Graliśmy, bo ja go zawsze nie. Myślałem, że powiesz, że się poznaliście na tym, na planie filmu porno, bo ja widziałem taką historię ostatnio, już widzieliście, jeżeli to znajdziecie na imperfekcyjność.pl, jest taka historia, jak jeden facet drugiemu się oświadczył na planie filmu porno. Właśnie przed chwilką wszyscy się spuścili na niego i on tak właśnie z pierścionkiem jak poprzedni, wszyscy nago dookoła oczywiście. Jest takie piękne zdjęcie, wiecie, oczywiście wszyscy wzruszeni. Kurczę, nie, nie, takie wiecie, takie byczki, takie wszyscy tacy tutaj umięśnieni, owłosieni, takie nie, co Boże, słodko. W ogóle mieli jakiś taki tour, w ogóle jeździli po całych Starach, gdzieś tam coś robili i na końcu postanowił mu się oświadczyć. I tak ludzie pytają, nie sądzisz, że to nie był dobry moment na oświadczenie, jak jesteście nago, jak wszyscy doszli na niego, że na ciebie, nie będę to nago, bo a mówi, nie, ponieważ tak wygląda nasze życie. Mówię, szukuję to. Ale nie poznajcie się na planie filmu porno. Poznajcie się na Grindrze. No tak, to jest ta aplikacja społeczeństwa. Mówisz, że tylko wciągnąłeś w filmy porno? Tak. Opowiedz więcej, jak to się tam, w sensie to mówisz, o, chodź, gramy. Generalnie dopoznaliśmy się, bo on szukał mieszkania w Krakowie. Szukał noclegu, bo zaczynał studia w Krakowie. Mhm. I powiedziałem, no ja mam mieszkanie, trochę ciasne, ale mam pół wolnego łóżka. Mhm. I był zainteresowany. Tak. Spytałem się go, czy chciałby nagrać filmik. Czy chciałby też przy tym coś tam może zarobić. Chciałeś cały zarobek wziąć dla siebie i mu nic nie dać? No i no, coś tam dostał. A potem musiałby zapłacić za mieszkanie. Właśnie, rozumiem, czy za mieszkanie to. Więc takie wiecie, tu masz pieniądze, a teraz potrzebuję za mieszkanie. Do swojego pokoju. Papa. I to od razu dał się też tak mówić bez żadnego wahania? Gdybyś mi zaproponował, chodź zagraj w filmie porno, powiedziałabym nie. Później powiedziałabym, czy cię popierdoliło? Później powiedziałabym, spójrz na mnie, nikogo na to nie stać. A potem za ile? A potem powiedziała, jeżeli więcej zastępna, to wchodzę w to, znaczy mogą wchodzić we mnie. No nie, a poważnie, co, od razu się zgodził na to? No to już było później, znaleźliśmy razem mieszkanie. I on już wiedział, że wygrasz? On wiedział dużo wcześniej. A, okej. No i raz się go coś pytam, czy chciałby za tydzień dać się do praki na wiatrowo. Ja powiedział chętnie. Akurat mam wolne 3 dni. No tak powiedział. Po prostu ja widzę, że dzisiaj łatwiej jest dać aktorem porno niż za moich czasów. I tak został aktorem porno. Tak. Widzisz, bo to jest, okazuje się, łatwiejsze niż przypuszczałem, bo tak naprawdę zastanawiam się o tym, czy trudno jest aktorem porno, ale z twoich słów wynika, że po prostu bardzo nie. Że bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Gdybyś miał coś poradzić osobom, które chciałyby zagrać w porno, co byś powiedział? Jakaś taka dobra rada od osoby, która to robi, zna się na tym i tak dalej. No dobrze jest znaleźć sobie studio, które nagrało dużo filmów i ma dużo aktorów i później aplikować do lepszych studiów. A, czyli jak uważasz, że jakieś taka, a ty będziesz do lepszych studiów aplikować? Starać się o pracę w innych miejscach? Ja już chyba lepszych nie mogę znaleźć. A właśnie, a jakie jest twoje wymarzone studio? Takie, w którym pracujesz, czy jeszcze nie? Bo moje wymarzone mogę powiedzieć. To jest 18 Boys. To bym chciał pracować, ale nie mogę, bo nie mam pozwolenia na pracę w USA. To jest jedna przeszkoda. Ale wiesz, tak. Wizę znoszą, także uważaj niedługo, wiesz. Ale to nie pozwala na pracę? No wiem, ja wiem. Tak, to będzie wiedzieć. Natomiast, nie, ale a poważnie, jakby jak studio twoje wymarzone, albo praca wymarzona? No to było na brzonku European. Zaliczone. Później było Boyfriend. Już to jest zaliczone. Coś jeszcze zbadaliście? Jeszcze East Boys. A to też zaliczone. A nie muszę zaaplikować. Okay. Dobra, to na sam koniec powiedz mi, jakie są największe minusy bycia gejestra, który podnał? No to pierwszy minus to, że ciężko znaleźć aktora, który jest gejem. A to chyba nic nie przeszkadza niczym, co za różnica? No to nie przeszkadza, bo nagrywamy, on nie może dojść. Ja się mógłbym pomóc ci. A nie, ja mam dziewczynę. A, rozumiem, okej. Czyli takie techniczne bardziej są trudności.
Potem w momencie, w którym przypomina, że ma dziewczynę, nie? Nie może dojść, nie, mam dziewczynę. Rozumiem, że nie myślisz teraz o niej. Ale on sobie włącza Pornhuba, takie krzyki od dziewczyny oczywiście. Podczas nagrywania filmu porno sobie włącza film porno? Tak. To jest taki metapoziom moim zdaniem, choć jakieś takie wiecie. No i jeszcze drugi największy minus? A drugi minus to za często podróży. No dobrze, niech będzie, że to jest minus, uznaję tą odpowiedź, chociaż tak niechętnie. Z mojej strony właściwie są wszystkie pytania, chyba że macie jakieś jeszcze, to może teraz sobie taki moment, że do coś zapytacie. Znaczy ja będę musiał tak czekać do mikrofonu, więc jakby... Macie jakieś pytania? I bo to przyszło, wiesz, mam nadzieję, mam wrażenie, że większość osób, która tu jeszcze jest, to są osoby, które chciały być aktorami porno w przyszłości. Przyszli dowiedzieć się, jak to się robi. Dobrze myślę? On ten najbardziej się śmieje, bo on najbardziej chce. No dobrze. Słuchajcie, tak jest... Mi trochę trudno uwierzyć, że aż tak łatwo ci było. Po prostu pojechałeś sobie i od razu zagrałeś. No po prostu wysłałem coś na wzór CV. Aha, okay. Co to jest na wzór CV? Co to znaczy? Wysyłasz listę partnerów seksualnych dotychczasowych? Liczbę stosunków, z tym 20 razy, przy czym 10 razy doszło to bardzo szybko. Po prostu są moje zdjęcia, tam też mam wspólny fetysz. No. Czyli fetysz sup. To już wiemy od początku. Wysyłam też link do mojego kanału na YouTubie. Masz kanał na YouTubie? Tak. Ale no nie porno. No nie, ale z moim fetyszem. Pozdrawiam moją mamę. Co prawda, to filmy już usunęli. Naprawdę? Tak, ale... YouTube usunął filmy erotyczne? Tak, ale 18 filmów jeszcze zostało. Tak, algorytmy nie są idealne. Zgłaszajcie szybko. No dobrze. I tym pozytywnym akcentem... A nie, szapimy się może na koniec. Przed obrotem. Dobry pomysł, nie? Ja też tak pomyślałem. Słuchajcie, no ja tutaj znowu muszę wyglądać ten bardzo żenujący gest, którego bardzo nie lubię, ale... A w ogóle już mam przepłosić, bo jestem w ogóle bez obcasów dzisiaj, dlatego, że mam skręconą kostkę cały czas. Bo skręciłam sobie na stand-upie w Łodzi i zabronili mi, lekarz nie zabronił nosić obcasu, a się mówi do mnie, o, może boli przez 6 miesięcy, ja mówię, słucham. On mówi, do końca listopada bez obcasów, ja mówię, słucham. Więc stwierdziłam, że będzie bolało mnie tylko do końca listopada i do końca października bez obcasów. I będzie mi lekarz życie układać. Nie będzie, proszę. Tej i twoje zdrowie. I tym pozytywnym akcentem kończymy, słuchajcie, kolejny odcinek Szotów ZP. Dziękuję ci bardzo serdecznie, że zgodziłeś się dzisiaj być u nas z nami. No, dziękuję za łódkę. Zwracam uwagę, że nie za rozmowę, za miłe towarzystwo, tylko za wódkę. To po pierwsze, po drugie... No dobrze, to właśnie tyle. Kończymy ten odcinek, oczywiście widzimy się już za jakiś czas. Kolejny nasz odcinek oczywiście będzie dotyczył tego, jak żyje się w gejowskich trójkątach i większych też takich grupach. Ale to już wszystko w kolejnym odcinku Szotów ZP. Do zobaczenia oczywiście... A, muszę powiedzieć ważną rzecz, stop, wstrzymuję wszystko. Nie, to nagrywanie jest zmiany. Słuchajcie, bo tak naprawdę cały czas zbieramy pieniądze na to, żeby wznowić program i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Jeżeli chcecie wspomóc nas i naszą produkcję, żebyśmy jednak rzeczywiście ruszyli znowu z nagraniami z 5. już sezonem, zachęcam was wejść na patronite.pl/jejperfekcyjność. Tam możecie donować, bardzo brzydkie słowo, wybraną przez was kwotę i włączyć się w ten sposób w to, żebyśmy razem wspólnymi siłami mogli znowu wznowić i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Zresztą osoby, które już nas pomagają, zobaczycie za chwilkę w napisach końcowych, bo te osoby na to zasługują. Także dzięki wielkie dla wszystkich, którzy już byli i są z nami, a my widzimy się oczywiście za jakiś czas. To był Szotów ZP. Do zobaczenia.